Witajcie, moi drodzy. Tu Jasnowic Nazar, Wizję w Punkt. Witam Was 4 września 2021 o godzinie 14. Witam Was, moi drodzy, w mojej autorskiej serii 100 pytań do Nazara. Od razu przystępuję do pytań. Jerzy Kowalski. Czy może pan określić, o czym będą rozmowy Łukaszenki z Putinem? Spotkanie może być decydujące spotkanie 9 września 2021? Czy może pan też uwzględnić w swoich wizjach Ukrainę, bo to też jest państwo zagrożone? I być może w tej całej sytuacji chodzi właśnie o to państwo. Rosja zawsze ma przygotowane różne ewentualności dla swych działań w zależności od rozwoju sytuacji. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry. Jeszcze raz gratuluję naprawdę stuprocentowej trafności pana wizji. Dobrze, ja teraz wyłączę na chwilę i się zastanowię. Rozmowy Łukaszenki z Putinem, ale nie wiem, czy to będą z 9 września. Po prostu. O czym będą w przyszłości rozmawiać? Będą podpisane dwa ścisłe protokoły, tajne i jeden, o którym powiedzą światu, ludziom obwieszczą, ale i dwa tajne protokoły. Załącznik. A nawet do tego, co będzie objawione światu o zacieśnieniu relacji, będzie miało tajny załącznik: wykorzystanie wspólnych ziem na potrzeby działań militarnych. I gdzieś w tle jest słowo, którego nie znam. Wojskowe jakieś ziemie białoruskie na ustawienie systemów manewrujących Ojej. przyszła mi taka myśl. Będzie grubej rury od razu. Pierwsze pytanie, bo to będzie dotyczyło działań W na terenie Europy, w tym Polski. Przejęcie przestrzeni powietrznej wspólnymi siłami. Ale w tym spotkaniu, o którym Pan mówi, Łukaszenka i Putin, albo telefonicznie jeszcze trzy do pięciu głów państw będzie uczestniczyć, albo osobiście. Ale taką energię innych ludzi wyczuwam tam. Są to wysokiej rangi politycy, głowy państw. Wszystko będzie się opierało o zacieśnienie współpracy. Nie chodzi o politykę i o gospodarkę. To znaczy, zawsze chodzi o politykę, ale nie tym razem o gospodarkę. Powiem coś bardzo głupiego. Co mi się skojarzyło, ale po prostu, proszę państwa, ja powiem to, co mi się skojarzyło. To, co mi przyszło na myśl, bo zawsze tak robię, chociaż to jest głupie i ja tego nie rozumiem. Skojarzyły mi, skojarzyli mi się młodzi ludzie dość. Czuję duże wyrachowanie, bezwzględność i bezemocyjność. Dzieci odebrane rodzicom, ale na zasadzie z, przez zgodę rodziców, bardzo lubiące gry komputerowe. To Nasza gra wojenna, zabawa w W. Jest, będzie pewien projekt, jest pewien projekt, tylko wzmiankowanie będzie tam od, od, w czasie tej rozmowy o tym projekcie takim gry wojennej na terenie Europy, w tym Polski. I tak jakby były komputery. A nawet po trzy, cztery monitory, pełna symulacja, punkty na grze, punkty. Ojejku, tak jakby w tej grze było. Oj, powiem tak, jak ja to widzę jako jasnowic. Jakby byli młodzi ludzie ustawieni po prostu przed monitorami, ale nie że jeden, tylko każdy miał po trzy, cztery monitory dla siebie, tylko do dyspozycji takie stanowiska, jakby bloki, prawda? Oddzieleni między sobą, ale mogą na siebie patrzeć. I każdy jest odpowiedzialny za jakąś partię samolotów, ale małych, ale o znaczeniu strategicznym. I oni. Tak, jakby myśleli, że grają w grę komputerową, a tak naprawdę to będzie nie symulacja już, tylko prawdziwy atak na Europę, w tym Polskę. I dlatego cała przestrzeń powietrzna będzie zdobyta. I taka myśl mi przyszła, że nim nadlecą nad nasz kraj, na przykład bombowce, to Poprzedzone to będzie działaniami bardzo małych i mniejszych statków powietrznych. O tym będzie wzmiankowanie, bo to jest wspólny projekt na ukończeniu. Wszyscy będą myśleć, że chodzi o zacieśnienie relacji między Białorusią a Rosją, nawet Łukaszenka po tym wszystkim spotkaniu z Putinem i będzie grał tydzień po już, albo miesiąc po, jedynka. Będzie grał taką grę aktorską na zasadzie my biedni, bo Rosja chce przejąć nasze ziemie. Ale będzie tajny protokół. Podpisany o wykorzystaniu wspólnym ziem na działania W i strategiczne. Na terenie Białorusi będą ulokowane, te, te takie jednostki właśnie, które mają kierować statkami powietrznymi na terenie Europy, w tym Polski. Z dalnym sterowaniem, to tak. jest taki śmiech, bo pan się pyta o Ukrainę, śmiech nad Ukrainą, że wkrótce na Ukrainie będą sztucznie wywołane afery finansowe. Przekręty, za tym będą stały siły białoruskie. Uwaga, ja nie wiem, powiem to, co mi mówię, na myśl przychodzi światło. Hakowe zaatakowanie Ukrainy, hakowe. Ja nie wiem, co to znaczy. Hakowe za atakowanie Ukrainy. Hakowe. Skojarzył mi się taki metalowy, tak jak y, jest y, jak to się haczyk do złapania ryby. Tak mi się skojarzyło to. Hakowe. Białoruś będzie atakować Ukrainę z północy. W tym samym czasie będzie cały pas Ukrainy tej Pol przy polskich granicach ma być przejęty. Wkrótce ci, którzy są przy polsko-białoruskiej granicy będą usunięci przez samą Białoruś. Pod tej granicy. To jest wszystko w ramach ćwiczeń Zapad 2021. Wyobrażacie sobie? To poczułem. Ojej. No tak, trzeba się szykować. Dobrze. Panie Jerzy, mógłbym jeszcze trochę więcej mówić, ale to jest taka szybka seria. Niech Pan przypomni jeszcze swoje pytanie. Pozdrawiam Pana serdecznie. Alexa TV. Szanowny Panie Nazarze, słucham Pana od ponad roku. Mam do Pana pytanie o przeszłość. Czy przewidział Pan pandemię? Jakie ma drugie dno, Boże, Boże ma, to jestem pewna. Pozdrawiam serdecznie. Ja już pani odpowiedziałem. Odpowiedziała najpierw pani Enigmatic Knight. Tak, tak napisała osoba. Pan Nazar powiedział pewnemu maturzyście dawno temu, że widzi ludzi w maskach. Ja odpowiedziałem pani, że właśnie opowiedziałem tą historię, którą wielokrotnie opowiadałem na kanale i dziwię się, że pani, która. Osoba Aleksa, pani, która subskrybuje kanał od 8 miesięcy, zadaje to pytanie. Otóż, oczywiście, że y, przepowiedziałem pandemię, bo y, w, w roku 2018 przyjechał do mnie przyszły maturzysta y, z dziewczyną, która y, w przeszłości miała być już narzeczoną i, i żoną, i, i w ogóle w ciąży. Z szereg tych rzeczy przepowiedziałem i pamiętam, że w pewnym momencie ja powiedziałem coś takiego, że będą, będzie przesunięcie Twojej matury, że albo nie przystąpisz, albo nie zdasz. I nie martw się, bo wiesz, taka śmieszna sytuacja. Wszyscy będą chirurgami, widzę ludzi chodzących po ulicach w Polsce w maskach. I zacząłem się śmiać. Po czym struchlałem, spoważniałem i powiedziałem: Tak, to, co mi na myśl przyszło, słowa: Że ten świat, który znamy teraz, przeminie i już nigdy więcej po tym nie wróci. Te słowa wypowiedziałem. Nie miałem jeszcze kanału, bo kanał mam, kanał mam od, yy, dzięki Uli i Marcie XYZ. Dzięki namowom ludzi od sierpnia 2020. Zresztą skądinąd bardzo szybko się rozwijamy. Za co wszystkim Państwu dziękuję, bo każda subskrypcja, każdy komentarz, każda łapka w górę to pozycjonowanie, to sprawienie, że więcej ludzi się będzie miało szansę przygotować do w. Także Alexa TV, taka jest moja odpowiedź. To tak samo, jakby ktoś się spytał, czy Pan przepowiedział. Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014, otóż, tak, i to jest taka historia, którą też dobrze pamiętam. Jechałem wtedy pociągiem, jeszcze nie tym takim nowoczesnym, pendolina i tak dalej, tylko te klatkowe takie. No i siedziała para studentów z Ukrainy. On i ona, ja nie pamiętam już ich imion, na pewno mi się później przedstawili. I tak jakoś ten pociąg zakołysał, że ta dziewczyna mnie dotknęła. I tak jakby można powiedzieć, przeszedł prąd yy, energetyczny, bo od razu pierwsza myśl, która mi przyszła i z którą się zresztą podzieliłem, później jej mówiąc kim jestem, że jestem jasnowidzem, to było takie słowo, że musi pani się śpieszyć do babci, kochać ją, bo wkrótce, wkrótce pani babcia przestanie być Ukrainką. Ona mi powiedziała, że ta babcia jest właśnie w okolicach Donbasu, jakaś tam miejscowość mała padła. Później to sprawdziłem prawie po roku. Powiedziałem, że jasnowicie oni się tak dziwnie patrzyli, już nie zadawali pytań. No i zobaczcie. Później miałem coraz jaśniej te, te wizje o tym, że yy, Federacja, że Zielone Ludziki zaatakują Ukrainę. Napisałem do. Yy, Ukraińskiej ambasady list polecony, i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. A napisałem tam, że Ukraina jest w bardzo dużym niebezpieczeństwie, że trzeba uważać i że należy wstrząść pewnego rodzaju działania zmierzające do zabezpieczenia granic z Federacją Rosyjską, no nie otrzymałem odpowiedzi, natomiast mam czuję taką wewnętrzną po prostu satysfakcję, że. Że mówiłem, że nawet yy, gdybym miał kanał, to nawet bym mówił Polakom: wracajcie z Ukrainy, nie czyńcie już tam interesów na jakiś czas, bo będzie bardzo niebezpiecznie. I teraz to mówię, bo oby nie w czasie ćwiczeń Zapad 2021 Ukraina została zaatakowana. Oby nie. Ale mówię, październik, listopad to są te okresy bardzo trudne, których się obawiam. Dobrze, to tyle. Pozdrawiam yy, pana, panią serdecznie. Ale za to, że jest to pytanie, jest pani od 8 miesięcy na kanale, jak ja widzę, bo widzę to w statystykach panelu yy, kanału, to pani nie dostanie serduszka ani łapki w górę ode mnie. Pani Anna Grabowska. Panie Nazarze, ważne pytanie. Rząd ma w planach wprowadzenie ustawy, dzięki której pracodawcy będą mieli dostęp do informacji o szczepieniu swoich pracowników na świrusa. Czy uda im się to zrealizować? Jeśli tak, czy będzie to funkcjonować w praktyce, ja się zatrzymałem, bo ja często w trakcie czytania już pytań mam pewnego rodzaju światło i tutaj przyszło światło zatrzymanie na pewnym etapie nie uda się do końca. Czy będzie to na pewnym etapie legislacyjnym zatrzymane, nie uda się do końca. Przepraszam, powiem tak, jakby czasu nie starczyło, jakby zabrakło czasu. I też taka myśl, która mi przyszła, że to nie jest projekt rządu. To jest to, co rząd musi zrobić. I powiem więcej. Będzie pani, będziemy my słyszeć o tym, pani Adno, w telewizji, że wiele krajów chce to zrobić. Powiem coś też dziwnego. Jakiś kraj na południu Polski, no przecież mamy tak Czechy, Słowację, Ukraina. Jakiś ważny urzęd. Albo głowa państwa, albo premier odejdzie. Zachwianie polityczne. Ta. Zachwianie polityczne konsekwencja pandemii. Taka jest moja odpowiedź, pani Anno. Proszę się tego nie obawiać. Natomiast w kraju, który będzie bardzo szedł do przodu w takich nowinkach, skojarzyła mi się bardzo Francja, Hiszpania, Włochy, rozruby polityczne, a może właśnie jakiś kraj na południe od Polski? Rozruby polityczne. W ogóle mi się takie światło przyszło, że machu stanu, że pierwszy raz w historii Europy, przynajmniej ja nie słyszałem o tym na pewno przez 10-20 lat. Bo przynajmniej nie pamiętam, ale odważę się powiedzieć, że pierwszy raz w historii 20-letniej Europy. W jakimś kraju dojdzie do przewrotu europejskim. Dojdzie do przewrotu. Społeczeństwo przejmie władzę na ulicach i to doprowadzi do upadku rządu, do odejścia. Przynajmniej tak to będzie wyglądało. Tak to będzie prezentowane w mediach, że te strajki, tak widzę, połączone w tym kraju. W jakiś kraj. Dużo ludzi na ulicach, bardzo dużo. Rozbudzeni ludzie, rozkołysani. To będzie czas, kiedy na ulicach będzie wojsko w tym kraju. To prawie tak, jakby społeczeństwo owaliło władzę. No, tak mi się skojarzyło, ale jaki to kraj? Musi być dość blisko tu. Daje pani, pani Aniu Grabowska, ładne serduszko. Pani Kot Teresa, Teresko, pozdrawiam Cię. Ja Tobie serdecznie dziękuję za obecność na kanale, za fajne komentarze za życzliwość, nieraz się z Tobą nie zgadzam może i tam nieraz się podstryczymy na siebie, ale, ale zawsze kulturalnie piszesz, panie Nazarze kochany, a może pan zmieni mózg Putina, żeby słowo W wyparowało mu z chorego mózgu Resko ja nie mogę mózgu zmienić swojego stalkera tam to dopiero chory mózg nie dość, że faktycznie ty by był w zakładzie psychiatrycznym, nikt go nie lubił w Big Brotherze, zawsze się z każdym kłócił. Ludzie tam go mieli za nic i wskazywali palcem. To potem był w Mam Talent, też się nie udało, zaczął na, na, przed wszystkimi kamerami wykłócać się z jurorką. Tam wymyślił sobie później, że przed kamerami zrobi sobie samobójstwo. No to wparowała policja do domu, wyprowadziła, zawiozła do zakładu dla obłąkanych. A dzisiaj facet ma kanał, jest moim stalkerem, żyje w, w jakimś dziwnym świecie, pełnym agresji, brzydkich słów, w świecie, yy, który można opisać domem wariatów. Wyimaginowanych historii, gdzie za pomocą zniesławień i pomówień próbuje zbudować sobie karierę na kimś, nie potrafię takiego mózgu zmienić, to co dopiero Wielkiego Putina. Nie mam takiej mocy. Oczywiście są badania nad tym, to jest bardzo ciekawe, że można na odległość wpływać na mogą to właśnie, może sensytywni, jasno widzę, na umysły ludzi. Czy mam ten dar, czy nie, zachowam to w sobie. Natomiast wiem jedno, że jest coś takiego jak telepatia i z tym się spotkałem. Telepatia moja wobec zwierząt, kiedy wyobraźcie sobie, miałem mambesie, który zresztą tutaj leży, w pełnym słońcu na. Zostawiłem koc. Stawiłem koc. Yy, ładnie w kostkę zwinięty, można powiedzieć, po żołniersku, yy, w nogach yy, łoża. Mambesia zawsze na nim leży. Wyobraźcie sobie, że kiedyś wziąłem Mambesię, wpatrywałem mu się między oczy i wyobrażałem sobie, że jestem z nim w swoim sercu i go kołyszę. Ja go traktuję jak dziecko i że go bardzo kocham, że mu przesyłam energię miłości. To uczucie. Po pewnym momencie on się na mnie tak spojrzał, tak zrobił wyłupiaste oczy, jakby dał mi zrać, że zrozumiał. I wiecie, co się stało? To był mój już kot. Ten kot, jak ja kucnę i rozkładam ręce, dosłownie tak, jakbym witał człowieka, tak rozkładam, o tak rozkładam ręce, żeby go przywitać. Ja nie muszę go wołać, kici, kici. On po prostu biegnie. Mało tego. Ja w szybę puknę, w szybę i pokażę mu tak gestem, o tak, żeby szedł, i on idzie. Stał się jakby właśnie moim synkiem. I on, yy, zobaczcie, jak na przykład jest szczęściaż, też kot, tak. Biorę go yy, na ręce, po czym. Chcę go zdjąć, to on zawsze do tego ubrania pazurkami jest przyczepiony. Natomiast mambek chowa. Kiedyś nie, ale od wielu miesięcy chowa pazury przede mną. To znaczy, i też widziałem dużą wdzięczność, jak teraz byliśmy u pani weterynarz, bo mambesia był chory. Po prostu miał rankę. I byliśmy u pani weterynarz. Widać było, że jest wdzięczny. Bo ja nie wiem, czy on by przeżył. To miał tak poważną ranę. Więc widać było ogromną wdzięczność. Tak samo myślę, że jakiś dar mam wobec dzieci. Bo dzieci jeszcze są jakby przede wszystkim te, które się mają do, do pół roku. Jeszcze są jakby jedną nogą na tamtym świecie, Bożym. I one mają te wszystkie czakry, te wszystkie możliwości, te wszystkie punkty energetyczne otwarte. Ja też wielokrotnie widziałem, jak dzieci przy mnie się uspokajały, zasypiały. Też powiem Wam, że raz zrobiłem taki eksperyment, I przy rodzicach, przy rodzicach, spytałem się dziecka, które już umiało mówić: A kim ty kiedyś byłeś? Wiedząc o tym, że jest poprzednie wcielenie. I wyobraźcie sobie, że dziecko, które tak było rozgadane i tak interesowało się światem, spojrzało się na mnie, i ja wewnętrznie dostałem takie światło o tym nie mogę mówić. Telepatia jest. Telepatia jest. Mnie na przykład nigdy nie ugryzł pies. Jakość zwierzęta bardziej do mnie lgną. No. Weźmy na przykład tą jaskółkę, którą kiedyś pokazywałem, którą której, yy, uratowałem życie. Jaskółka, jej koleżanka, czy po prostu, a może mama. Trudno powiedzieć. Przylatywała do mnie, podlatywała, tak jakby dawała mi znaki, pójdź za mną. No i tak było, poszedłem. I widać było, że w, w, do szyby, w pierankę zaplątała się Jaskółka, już prawie nie, no, konająca jest. Trzeba było ją ratować. Są dziwy na tym świecie, które nam się nie śniły. Świat mówi, że idzie do przodu. A ja myślę, że świat się cofa, bo zobaczcie, ludzie są coraz gorsi, wcale nie są coraz lepsi. Jak ja słyszę o gęstościach, że idziemy już w 5G albo w jakieś inne 10, że wibracje coraz wyższe. Nie, no spójrzmy na siebie i na ten świat. Jest coraz gorzej, chyba coraz niższe. Trzeba prawdę mówić, jest coraz gorzej. To. Myślę moi drodzy, że gdyby świat zszedł z tej totalnej drogi racjonalności, i nie zapominając o niej, bo w tym wszystkim, co jest jasnowidzeniem, trzeba bardzo twardo stąpać po ziemi, żeby mieć. Trafne wizje, żeby nie mieć odlotów, żeby to nie była schizofrenia paranoidalna, żeby to było samo, żeby to było zdaru. To właśnie świat powinien zwrócić uwagę na to, co jest niewidzialne bardziej, i zacząć w końcu to badać, i jeżeli by świat to robił. Nie na zasadzie jakichś hipotez, bo jak się otwiera niektóre książki typu. Życie po życiu, albo jakieś takie dotyczące mm, reinkarnacji, widać, że ktoś aż za mądrze pisze, i tak jakby to przeżył, i, i przeniósł, tak jakby nie żył, albo pamiętał wszystkie swoje wcielenia. No nie, no ja nawet nieraz powiem szczerze, że y, oglądając niektóre programy na YouTube dotyczące y, tele, y, przepraszam, hipnozy, gdzie wiem na przykład, jak wyglądają prawdziwe egzorcyzmy. I wiem, że jest, że był ktoś na przykład, pani lub pan, który rozmawiał, przepraszam, że powiem, z szatanem na zasadzie hipnozy, to, 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 to. i ten szatan mu odpowiadał na pytania, tamten go ganił jeszcze. Moi drodzy, ten, kto był na prawdziwych egzorcyzmach w kościele, to on no By wiedział, że no, szatan nigdy nie odpowie na pytanie człowieka, dlatego że, chyba że stoi za tym człowiekiem Pan Bóg. I nie on, on nie odpowiada na słowo, na pytanie człowieka, ale na pytanie człowieka, który reprezentuje Boga, albo który jest w danej momencie alter Chrystii. Więc, jeżeli tu mówimy o chrześcijaństwie, szatan kpi sobie z człowieka i ma za nic człowieka. Uważa, że jest zobowiązany do zniszczenia człowieka, bo nie mogąc zniszczyć Boga, chce zniszczyć tych, którzy są na oblicze Boże stworzeni. Według Oblicza Bożego, jak najbliżej Boga stojący. Więc szatan nigdy nie będzie odpowiadał na pytania człowieka, jest bezwzględny, uważa nas za nic niewarte istoty. Dlatego mówię, że też trzeba mieć dużą wiedzę, wieloma rzeczami się interesować, żeby wiedzieć, że to, to, co powiedziałem, po pierwsze, że świat nie idzie wcale do przodu. Nie żadne większe wibracje, tylko jest gorzej. Ale właśnie dlatego, że świat poszedł w wielki racjonalizm. Świat powinien zwrócić uwagę na świat duchowy, na to, co, co nie istnieje, zacząć to badać. Powinny być normalnie na uniwersytetach specjalne yy, usankcjonowanie prawne, dające dyplomy yy, i tytuły naukowe, wydziały, jakieś parapsychologiczne czy jakieś ezoteryczne. Tak powinno być. I mam nadzieję, że w przyszłości o tych wszystkich wydarzeniach, kiedy wielu się zorientuje, że powiem wprost, jestem człowiekiem, który mówi wprost, w punkt, że uratowali się dzięki jasnowidzowi, czy jasnowidzom, czy wróżkom. Kiedy się zorientują, mam nadzieję, że powstaną takie wydziały, jeśli dane mi będzie. Dożyć tych czasów, jakąś tam możliwość wpływu na to mieć będę, to zrobię wszystko, żeby tak było. No to pani Tereso Kot no nie mam takiej możliwości. Telepatycznie łączę się z nim. Jest na moim kanale film, na przykład z 8 maja 2021, pod tytułem: Putin szuka sprzymierzeńców. Koalicja Rosyjska w którym bodajże łączyłem się z umysłem Putina. Albo film yy, Tajne Rozmowy Berlin-Moskwa z 21 kwietnia 2021. Albo ciekawy z 30 maja 2021 w dwóch częściach. Ujawniam tajemnice ze spotkania Biden-Putin, co później się okazało, że dokładnie opisałem to, co było i to, co się później działo. Bardzo ciekawe rzeczy. Także... Jak się da, to człowiek się łączy. Pani Bożena Szerszeń, wielokrotnie wysyłała te same pytania. Jeżeli wysyłacie wielokrotnie te same pytania, to yy, nic nie zmieniacie w treści, komentarza, to w pewnym momencie YouTube kasuje wszystkie, dlatego że traktuje je jako spam. Pamiętajcie o tym, przynajmniej zmieńcie jakieś wyrazy. W innych miejscach kropki czy przecinki postawcie. To jest bardzo istotne. Panie Nazarze, bardzo proszę o informację: czy woda w studniach będzie skażona? No, zapewne pani chodzi o czas W. Czy woda będzie się nadawała do picia? Nie w każdym miejscu. Bardzo szybko rzeki będą brudne i jeziora. Zniszczone przez ludzi, ale też mam, o widzi pani, taki obraz przed chwili. Nie wiem w jakim miejscu. Tak jakby jaskrawo zielony, rdza, jakby rdza, jaskrawo zielony płyn, który się pieni, dostawał się do jakiegoś jeziora. Mało tego, on będzie jakby taką otoczkę wokół jeziora robił. Ale będzie to woda niezdatna do picia. Czy jak będzie przykryta studnia, to trzeba będzie, to, to trzeba będzie całą wybierać, żeby się nadawała? Jak będzie dobrze przykryta, to będzie dobra woda. Kiedy najbezpieczniej ją wybiera, czyli, czyli nic już jej nie będzie zagrażać? Czy studnie przykrywać, czy też lepiej nie przykrywać? Studnie takie, te skręgów się składające, na te, jak wiadro się wybiera czy coś, przykrywać. Czy woda z pompy ręcznej, tak zwana abisynka, będzie się nadawała? Będzie. W ogóle wcale tak pod ziemię nie będzie y, zanieczyszczone. Czy wierzchnia warstwa ziemi będzie się nadawała do sadzeń? Czy trzeba będzie ją usuwać? To zależy od obszaru. Ja powiem, patrząc teraz na mapę Polski, która ziemia będzie najbardziej zagrożona? Która ziemia będzie najbardziej zagrożona tym niezdatnością? Wrocław. Tutaj w ogóle taki pas. Hmm. Okręg taki. Legnica, Leszno, Ostrów, Wielkopolski, Opole, Wałbrzych. Ten okręg, i wokół Wrocław. Niezdatny. Nie w całości oczywiście by też nie przesadzać będą też że ja powiedziałem jakiś obszar i to na pewno w całości no po prostu duże zagrożenie że tam będzie po prostu tak niezdatna Prawie cała aglomeracja warszawska. W ogóle skojarzyło mi się coś. Piotrków Trybunalski, Tomaszów. E-75 będzie drogą i E-67 bardzo zniszczoną. Ale droga. Bo patrzę na taką mapę po prostu, tak? Niby mówię o ziemi, a patrzę na mapę. Żeby się Ci hejterzy po prostu nie czepiali. No i północna część Polski, która będzie zalana wodą. Ona no już przecież wiadomo, że tam nie ma roślin podwodnych, takich nie o to chodzi. Nie w, tym, nie w tym sensie jest pytanie. Bardzo dobra ziemia to wschodni pas polski. Będzie Ogólnie wschodni pas polski, tak jakby naprawdę lenijką przyłożyć. Giżycko, Łomża, Siedlce. Część Lublina, zamość, aż po, po lwów, tak jakby przyłożyć, to, to bardzo dobrze. Tam bardzo mało zniszczeń, i, i mało tych rabieży. Ja powiedziałem na początku: tacy źli nie będą. Później to będzie wyładowanie nerwów. Na początku, szok. Czy wierzchnia warstwa? Aha. Czy Trzeba będzie je usuwać w niektórych miejscach na pewno. Muszę też powiedzieć jedną rzecz. Nie martwmy się o to na zapas. Martwmy się o to, by jak najwięcej nas przetrwało, by miał w ogóle kto tą ziemię zebrać, użyźnić i posadzić. By miał kto. Dobrze, kochani, do zobaczenia wkrótce. Może już jutro, do usłyszenia. Nadsyłajcie proszę do serii 100 Pytań do Nazara pytania, ale pamiętajcie o zasadzie. Abym mógł wyłapać Wasze pytanie, muszą być znaki zapytania. Ponieważ jest coś takiego w systemie tutaj YouTube dla y, autorów, poszukiwanie w komentarzach czegoś takiego jak znak zapytania. Zawiera pytania. Wtedy mogę odpowiedzieć. Oczywiście zwiększacie szansę na to, że odpowiem. Tak jak w przypadku pani, która pytała się o studnie. Wysłała wiele, choć miała szczęścia dużo, że YouTube nie potraktował tego jako spam. Ale myślę, że jak jeszcze by z 10 tak nadesłała, to już by był spam. Nadsyłajcie yy... Powielajcie te pytania, tylko zmieniajcie troszeczkę układ wyrazów albo stosujcie synonimy, tak, żeby troszeczkę ten tekst był inny, by ten komputer YouTube nie traktował tego jako spamu, czyli jako czegoś, co jest sztucznie wpisywane. Pamiętajcie też o drugiej sprawie. Wielu z was mówi, że znikają wasze łapki w górę. Otóż ja kogoś, kto, ważny, kogoś się spytałem, kto m, duży, dużo wie na ten temat. I ktoś mi powiedział, abym powiedział państwu, że ja wiem, że bardzo się lubimy, że lubimy ten kanał, że. Wchodzimy tu, inaczej by Was tu nie było. Ale pamiętajcie, że YouTube odejmuje łapkę czyjąś, jeżeli jest ona wstawiana wcześniej niż co najmniej jedną minutę po rozpoczęciu filmu. To dotyczy łapek w górę. Łapek w dół, nie, ale łapek w górę. Jeżeli na przykład widzicie mój film, bo subskrybujecie, pojawia wam się informacja i wy od razu po kliknięciu w ten film i on już się zaczyna, od razu z automatu, bo mnie lubicie, bo szanujecie, bo wiecie, że będzie ciekawie, już dajecie łapkę w górę, to niestety może być tak, najprawdopodobniej tak będzie, że YouTube nie zliczy tej łapki w górę. Nie zliczy jej do łapek, a mało tego może być odbicie, czyli wasza łapka może zniknąć. To tak samo z serduszkami, tak samo z komentarzami. Ważne jest, żeby komentarze były w pierwszych. Akurat komentarze jak najszybciej, czyli w pierwszych sekundach po pojawieniu się filmu. Ale mówię, łapki to, to musi minąć co najmniej 60 sekund, co najmniej minuta. Bo wtedy dla systemu jest coś takiego, że no, już w ciągu minuty możecie jakąś tam opinię sobie w miarę wyrobić. Natomiast, jeżeli z automatu to czynicie, wchodząc od razu na film, no bo mówię, bo czy lubicie twórcę, bo szanujecie, bo już wiecie, że będzie ciekawie, to jednak Wy wiecie, ale system YouTube to taki komputer. I on traktuje to jako po prostu mm, łapka w górę od bota, od robota, od systemu. Od systemu. Dlatego nie dziwcie się, że giną <laughs> Wasze łapki czy pod innymi komentarzami, czy pod yy, filmem. Nie dziwcie się, po prostu tak działa ten system. Także następnym razem, moi kochani, <laughs> kiedy pojawi się film, to od razu piszecie komentarz. O to serdecznie proszę, bo to ważne. Natomiast łapkę w górę dajecie po co najmniej minucie, oglądacie trochę i dopiero łapkę w górę. Pamiętajcie o tym. I wtedy może się okazać, że tych łapek jest dużo więcej. Dużo więcej niż widzimy. Bo niektóre po prostu YouTube usunął, bo były wcześniej niż minutę. Jeżeli na przykład Wasz... Nie przychodzą do Was powiadomienia, to odsubskrybujcie mój kanał i jeszcze raz zasubskrybujcie, naciskając dzwoneczek i przy dzwoneczku... I przy dzwoneczku są takie możliwości, wszystko, spersonalizowane i żadne. I naciskamy wszystko. I wtedy macie pewność, że będą znowu do Was przechodzić normalnie powiadomienia o moich, film, o moich filmach. Czyli, jeżeli nie subskrybujesz lub jeśli subskrybujesz, a nie dochodzą do Ciebie powiadomienia, to jeszcze raz odsubskrybuj kanał, zasubskrybuj. Czyli. Ten napis subskrybujesz, zmienić się musi na kolor szary, czarny. Wtedy pojawi się obok dzwoneczek, naciskamy na dzwoneczek, naciskamy tą ikonkę z dzwoneczkiem dzwoniącym, z napisem wszystko, i będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia o, o tym z mojego kanału. To bardzo ważne. Moi drodzy, Bądźmy dla siebie życzliwi, bądźmy dla siebie dobrzy. I pamiętajcie, będę to powtarzał, jesteśmy 40 milionowym mądrym narodem. I nie może być tak, i nie dajcie sobie wmówić, żeby było tak, że macie słuchać tylko jednego jasnowidza, czy wróżkę. Choćby oni sami tak o sobie mówili, że w Polsce może być tylko jeden jasnowic. Nie. Mogą być ich setki, i wy możecie słuchać setki takich osób, oczywiście, by się nie pogubić. Wszystko od Was zależy. Na tym polegać musi wolność. Jeżeli sobie jej nie dacie odebrać, jeszcze w tym aspekcie dokonywania wyborów. To jeszcze można powiedzieć, że jesteście zwycięzcami. Ale jeżeli już to sobie daliście odebrać i wmówić, że w Polsce może być tylko jeden jasnowic, że tylko jednego można słuchać, to znaczy, że już jesteście niewolnikami systemu. Im na tym zależy. Trzeba z wielu źródeł sięgać informacji, by sobie opinie wyrobić. Trzeba także wyrabiać sobie opinie o innych. Dlatego warto oglądać, ja namawiam inne innych jasnowidzów, inne wróżki, zbierać opinie, wyrabiać ją sobie i wtedy możecie się zdecydować na jednego, dwóch czy trzech, a może na stu. To wszystko od Was zależy. Życzę Wam więc tej wolności ducha, tej wolności serca, którą mieli nasi ojcowie i o którą tak walczyli, a jesteśmy w tym pięknym okresie rocznicowym. Życzę Wam tej wolności wszystkiego, Wszystkiego dobrego, kochani. Ach, i jeszcze jedno, proszę Was, bardzo o to, o to proszę. Pomóżcie mi w pozycjonowaniu kanału przez subskrypcję, komentarze, łapki w górę oraz słuchanie kanału, filmu danego na kanale, każdego filmu od początku do końca, bez pominięcia żadnej sekundy. Tylko wtedy jest to zliczane. Tylko wtedy. Bierze to udział w pozycjonowaniu, a myślę, że idea, idea tego kanału jest na tyle ważna i poważna, że warto mi w tym pomóc. Warto mi w tym pomóc. Ja walczę o tkankę po prostu narodu. Ja nic z tego nie mam, żeby było jasne, bo ja nie mam włączonej yy, monetyzacji. Nie mam nic z tych reklam, jak wiecie, od 1 czerwca 2020. Jeden YouTube włączył reklamy także na kanałach, które nie biorą udziału w programie partnerskim. No i niestety, no można powiedzieć, jestem tego ofiarą. Więc po prostu. M, tylko tyle, o tyle proszę. Tak, o tyle proszę, żeby pomóc mi, żeby ta tkanka narodu po prostu ocalała. Są siły w tym kraju i wcale nie są to obce siły, którym bardzo zależy na tym, by ten kanał przestał istnieć i właśnie by było tak, jak mówię, że w Polsce może być tylko jeden jasnowidz. No nie, na to się nie zgadzam. I zawsze będę mówił o tym, że macie prawo słuchać kogo chcecie i ilu chcecie, byleby się w tym wszystkim nie pogubić. Ale jesteście mądrym narodem, jesteśmy mądrymi ludźmi, więc wiem, że wybierzecie dobrze, ale świadomie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.